atrakcja 2022. Czeka mnie lot paralotnią. Pilotem będzie pan Romek. Polecimy około 20 minut. O, tu z tego wzgórza przy starej pochowni widoczna panoramka Międzyrzecza. I Beskidy. Taka firma jest najpierw, musi dwa stare domy. Tak, to prawda. I dwa stare domy to jest. Także trochę atrakcji będzie. Ja już jestem po locie. A tu następny amator podniebnej podróży. Frajda niesamowita. A na niebie mamy kolejnego Międzyrzeczanina, który takim samolocikiem co lata. Bo nie powinien ten pan latać. 680 metrów nad poziomem morza byliśmy, a tu nasz kolega z Międzyrzecza ląduje prawdopodobnie. Tak. Krzysiu, a żeś mu zrobił normalnie, aż się wystraszył, bo nie wiedział, on cię nie widział, wiesz? I on nie wiedział, Romek, z której strony mu nadlecisz. Nie, ja tak pilnowałem tam. Zauważyłeś, aż mu nie po prostu nie, ja pilnowałem tam, że i dlatego mi mówi, pokaż mu,
może ma lecieć. No nie, nie, ja nie przechodziłem tutaj. Nie, nie, bo wiem, on się, wiesz, mówi, nie widzicie z tyłu, on nie ma jednak, wiesz, ty się tak wystraszył. No to jeszcze trochę atrakcji, bo zaraz będzie start tej latającej maszyny. A tu leci nasz. Gdzieś jeszcze wysoko, około 600 metrów może. Spróbuję go poszukać, zbliżyć. Problem. No ten moment tego balansu to nie było zbyt przyjemne. Nie każdy to lubi. No, ale dało się przeżyć. Ale to jest najszybsza metoda po prostu obniżenia. Bomba.